Witam serdecznie, Grosik z tej strony. Kolejny wypad w teren. Jestem na tym samym polu, na którym byłem ostatnio w niedzielę i będę na początku sam, później ze znajomymi będę starał się skończyć to pole dzisiaj. I wyszedł pierwszy fancik, taka oto klamerka. A teraz trafiłem pierwszy czubeczek ołowiany dzisiaj. I mamy jakąś monetkę. 10 zł chyba to będzie. Tak, 10 zł z PRL-u. Znalazłem jakąś monetkę. Zobaczymy, co to będzie. Czy kolejny PRL? Czy coś nowszego? Orzełek bez głowy. To będzie już PRL. No ale tutaj jest zaklejono bardzo. Ale perelek będzie. Coś takiego teraz trafiłem. Wygląda mi to na jakąś szczypinkę. Ale nie wiem, co to może być. I ucieka po raz drugi ode mnie. A może harcerski? Mówiąc dokładniej. Uszko jest. No, jest guziczek. Chyba harcerski. Mamy jakąś monetkę. Ciekawe, co to będzie. PRL. 20 groszy z PRL-u niestety. Teraz wyszła taka oto jakaś malutka obrączka miedziana. Znalazłem teraz jakąś monetkę. Czekamy, co to może być. No. Duża patyna. Nie chcę tej monety zniszczyć, ściągnąć tej patynki. Póki co nieczytelna moneta. Ale może uda się rozszyfrować. Takie oto znalezisko teraz trafiłem, proszę bardzo. Coś takiego malutkiego teraz trafiłem. A nie wiem, co to jest. Czy to jakaś mała plomba? Plomba, no ale bardzo malutka. Takie maleństwo. A teraz wyszła taka łuseczka z mauzerka. A teraz wyszła taka oto malutka kuleczka z czarnoprochowca. Trafiłem jakiś guziczek, tak mi się wydaje, że to będzie guzik, ale zaklejony bardzo. Uszko chyba urwane, było z drutu,
Wydaje mi się, że to był polski guzik. Możliwe, że nawet z drugiej RP. Ale to jest do sprawdzenia. Tutaj trzeba sprawdzić, czy ten orzełek ma koronę. A jak nie ma, to PRL. Ale wydaje mi się, że ma. To stan słaby. Chyba ma koronę. Taki polski guziczek z drugiej RP. Nie, to nie będzie kuleczka ze Schottnella. A tymczasem znalazłem półprodukt dużej kuleczki od broni czarnoprochowej. Teraz trafiłem taką malutką wózeczkę. Coś takiego teraz znalazłem. Od dłuższego czasu same śmieci były. Trafiłem teraz medalik, taki malutki. Kompletny, z łóżkiem. Super. Proszę bardzo, patrzcie, jaki medalik wyszedł. Elegancko. Na sam koniec. To jak znalazłem ten medalik, to jeszcze pół godziny zostanę. Miałem 18 kończyć, ale nie, jeszcze chwilę posiedzę. Znalazłem monetkę. Wygląda mi ona na drugą RP. I to chyba będą 2 grosze. Przedwojenne. Tak, 2 grosze. Z drugiej RP. No, warto było zostać. Warto było zostać, drodzy Państwo. Ten medalik przyniósł mi szczęście. Rocznik chyba 25. 1925. Kończę dzisiejsze poszukiwania i zapraszam serdecznie na podsumowanie. Jestem już w domu. To są śmieci i część złomu z tego wypadu. A tymczasem zapraszam na podsumowanie. Fanty już na stole, a więc zaczynamy podsumowanie. Lecimy od góry. Ta oto taka powyginana rureczka. Możliwe, że to jest element shrapnela, ale nie jestem pewny. Jest takie prawdopodobieństwo. Tutaj mamy łuseczki wszelakie. Jak widzicie, stany bardzo słabe. Takie oto wędzidło, ale jeszcze przeze mnie nie do końca zidentyfikowane. Kawałek jakiegoś sztućca. Tutaj mamy 4 takie różne jakieś blaszki mosiężne, jakaś taka rureczka też, chyba mosiądz. Tutaj kawałeczek prawdopodobnie miedzi jakiejś, kawałek ołowiu, taka malutka klamerka, tutaj kuleczka z czarnoprochowca, półprodukt z czarnoprochowca, jak widzicie, z takim kawałkiem odlewu, czubeczki, pociski ołowiane oczywiście, monety z PRL-u 4, kawałek jakiejś przypinki, niestety nie zidentyfikowałem jej. Może ktoś z Was rozpozna i pomoże mi w identyfikacji. Patrzcie, tutaj jest zaczep, igła, ale niestety nie jest to kompletne. 2 guziczki tutaj, w bardzo słabym stanie, polski guziczek z drugiej RP z orzełkiem w koronie. Niestety bez uszka, stan bardzo słaby. Tutaj jakiś guziczek harcerski. Taka cieniutka obrączka miedziana. Monetka jedna niezidentyfikowana. Taka malutka plomba. 2 grosze przedwojenne. Rocznik 25. I taki oto medalik wyszedł, dosyć ładny, aluminiowy. Poprawki na polu dosyć udane, jak widzicie, sporo fancików wyszło. Manticora bardzo dobrze się spisała, z czego jestem oczywiście bardzo zadowolony. Tyle na dzisiaj, pozdrawiam wszystkich serdecznie. Mówił Grosik do Was. Cześć!